Wkrótce na imprezie charytatywnej Łukasz Golec będzie uczył dzieci, jak się strzela. Najpierw jednak sam musi przejść przyspieszony kurs strzelania, który poprowadzi guru. Ja pokażę tobie swoje umiejętności. Płota, stań sobie tam, żebyś mi mógł zaufać. Strzelam do pierwszej tablicy. O, takie są moje umiejętności. Poznałeś mnie już, a chciałbym teraz zobaczyć, poznać ciebie, jaki jesteś. Strzelasz do pierwszej tablicy z lewej strony. Muszę na... Nie musisz odbezpieczać. Nie musisz odbezpieczać. Przyceluj. Oburącz czy co? Bo jeszcze w życiu no nie... No nie dobrze, złap, tak. Tu zrób pięść. Tak. O, tak. Ognia. No niestety. Jeszcze raz. No niestety, będziemy musieli trochę popracować. Pokażę ci jeden jeszcze numer. Lustro. Lustro to jest jakby przedłużenie twojego wnętrza. Tak, ale generalnie mózg. Generalnie wszystko mózg i wnętrze. I tylko na spotkaniu tych dwóch rzeczy jest moment, kiedy oddajesz strzał. To jest tylko przedłużenie. Jak w muzyce, słuchaj. Instrument jest tylko wzmacniaczem w pewnym sensie, nie? Wszystko tu się odbywa, nie? Dla duszy. Masz coś takiego, jak grasz? Tak, czy grasz na puzonie? Pierwsze się w głowie coś musi urodzić. Jestem trębaczem, nie jest puzonista. Tak, to jest tutaj, to jest całość. Tutaj to jak te palce odzą, ktoś tak... To już nie pamiętasz, nie myślisz? Nie, to jest po prostu... Ja już wiem, co ma być, jak to ma brzmieć, jak zagrać po prostu i jest. To dobra, to strzelimy do 10 teraz. A, widzisz, nie wypalił za pierwszym razem, a i tak trafiłem. Może być? No oczywiście. No dobrze. To było lustro. To jest technika, kurczę. Spróbujmy poćwiczyć troszeczkę, dobra? Składamy ręce. I teraz powtarzaj za mną. Podążam świadomością za lotem kuli. Podążam świadomością za lotem kuli. Prostujesz dłonie. Strzał. Teraz ty. Podążam świadomością za lotem kuli. Wyprostowałem dłonie. Oddech uspokojony. Tak jest. Zamykam. Myślę, że jesteś gotów. Podążam świadomością za lotem kuli. Ognia. Proszę. A? Działa? Nie, to trzeba się skupić. Siła jest ze mną. Siła jest ze mną. Siła jest ze mną. Siła jest ze mną. Jeszcze raz. Siła jest ze mną. Siła jest ze mną. Proszę, może być? Działa? Działa. Ale powiedz, co działa? Działa. Co czujesz? No trafiam. To są bardzo dobre w ogóle ćwiczenia, kurczę, i w graniu, to co teraz robię. No. Nawet kuli, to nawet w graniu, w trąbieniu podążam, kurde, po prostu jak wiem, że i mam wyjść, ciach, i zagrać, to nie ma, że boli, to musi wyjść. Otóż to. Podążam świadomością, a to było? Podążam świadomością za lotem kuli. Ognia. Ha! No mamy orła. Mamy orła, zmieniamy kaliber, to jest zabawka dla tego pana. Ja dam najpierw sygnał daj, potem pal. Dopiero strzelasz. Dwa razy będzie pal, pal. Tylko spokojnie, musisz się skoncentrować. Skoncentruj się. Skoncentruj się, jak będziesz już skoncentrowany. Tak, spod boku. Dobra. Daj! Pal! Pal! A widziałem już tą kulę. Czekaj. A co jest? Co jest? Dlaczego? Co się stało? Daj broń. No nie wiem. Za pierwszym razem czy za drugim? Ja nie wiem. Jeszcze to ja tam wchodziłem po prostu, ale... Co się stało? No kopci. To jest kontrol, samolot. Co się dzieje? No tracisz jakiś samolot. Traci sterowność, dostał, ale wypuszcza. Obserwujemy z dołu samolotu, jakieś dziwne manewry wykonuje. Ktoś się z niego kurzy. Przypominam, to jest teren wojskowy, tutaj nic nie powinno latać. Poza tym tutaj jest strzelanie, halo.
Nie no, w drzewa kula tak, tak, drzewa. Tak, pilot po ziemi awarii na drugim kanale. Ja w ogóle kulę widziałem, to ona w ogóle szła obok. Ona szła na wysokości tej drzew, słuchajcie. Nie, czy on szuka miejsca do lądowania, czy on szuka miejsca do spadnięcia? Coś mówili? Oni mówią, że to są no silnik. Wiesz co? No możliwe, strzelaliście akurat jak on leciał? No, strzelaliśmy, ale o niego tu nie powinno być. Ale on był na linii strzału? Czy... na linii strzału. Jakiś spadowy. Czy on ma, będzie bawił nas spadowy. No nie, piloci muszą mieć spadowy. Muszą mieć coś. Jak go nie zabiłeś? Tak. No to szczęście, że go nie zabiłeś. To samoloty, co on jak chłopa tam nie ma, no to co? To co? No spadnie, teraz już spadnie na pewno. Teraz już leci tylko, żeby spaść. Chyba tylko są ubezpieczone, prawda? W razie czego. Samoloty? No, no tak. Czy on nie jest ranny? Ty zobacz, jak on wisi. O, ja cię pierdzielę. Spadł. Jest tam ktoś? Właściciel! A co to pieprzyło, tak? Kurna, samolot to takie robi. No. Bo tak, bo to kurczę... Spadł, a pojechał. Spadał. Pilot wyskoczył ja? Prawdopodobnie. To ja widziałem, że coś leciało. Myślisz, że to spadł? Nie wiem. Kurwa, niemożliwe. Zrobili sobie to... W ogóle niemożliwe. No dobra. Wszystko jakby co, wszystko biorę na siebie. Widzieliście to? Co? Widzieliście to? Tak. Jak ktoś weźmie straż albo policję. Miałem eksplozję w silniku. Czymś musiałem dostać tutaj. Widzieliście to, tak? To? No. Jak ktoś weźmie straż albo policję. Tak już jest. Bo odłożyliśmy jak samochód. Tam pan poszedł dzwonić. Boże, mój drogi. Jezu. A to by to się stało? Nie, no nic. Starałem się ciągnąć go w górę. Mój olej na kokpit szedł. Zacząłem się tam palić w środku. Czyli puściłem go w tamtą stronę, żeby tam na poligon, żeby się tam rozwalił gdzieś tam. No. Nie wiem, że tam w górze jakiś ludzi nie zabił, Boże, no. Z tego co wiemy, to chyba spadł na poligon, nie? Tak, gdzieś. No nie, starałem się go tam kierować, ja już nie widziałem, bo tu na granicy lasu, jak lodowałem, to on już tam skoczył. Aleś dał do piecy. Kurwa. Jak się czujesz? Normalnie. Wypadek przypłacony. Dobra, tam jest apteczka, niech pan idzie do właścicieli. Okej. Okay. No. Ale tu jest okej, widzę, z nogami jest wszystkim. A może nic panu się nie stało? Chodź. No to jest cały teren wojskowy. Wojsko. To przecież to takie prywatne kogoś tutaj byli. O, liny. Mhm. A co? Co to się stało? Skąd to policja? Widzieliście spadówkę na wodę gdzieś? Tak. Proszę, tutaj jest, tym. Kurde. Kto tu strzelał? Ten pan. Srednik teraz. Zestrzelił pan samolot, proszę pana. No wiem, no bo ja się uczę strzelać. No ja... Wyszło, widział pan samolot, jak tam leciał, czy nie? Wie pan co, ten samolot cały czas pojedzie... Proszę pana, ale jak lata samolot, to dlaczego pan strzela przecież, no? Jestem dziś pierwszy raz tutaj na poligonie i po prostu... I ja poświęciłem czas, żeby się po prostu nauczyć strzelać i po prostu... I... Pan nauczy strzelać, przypadek, proszę pana. No dzwoń po Olgę, dzwoń po Olgę. Panie, ja nie wiem, to jest jakieś naprawdę grubymi nićmi tutaj szyte. Tutaj nic nie jest grubymi, nie no, ale ja muszę, proszę pana, no spadł samolot, no przez gdzie, no? Ja wiem, że spadł, no, ale może by się jakoś dało załatwić, nie wiem. To nie celowo... Nie ma w ogóle o czym gadać. Musimy spisać protokół. Pan ma jakieś dokumenty swoje w ogóle? Oczywiście, że mam dokumenty. Oczywiście, że mam dokumenty. Proszę. Z kim pan... To są moje dokumenty. Starszy wciągać? Ale mi powiedz, ale faktycznie trafiłem czy nie? Czy ktoś strzelał jeszcze? Proszę bardzo. Proszę tutaj pokazać. O, tutaj Szymusia, proszę pokazać. Starszy wciągacz Majewski tutaj jest. Cała Polska niech patrzy, to jest moja legitymacja służbowa. Łukasz, poznajesz? Tak. Majewski.
Paweł. Poznaję. Ale muszę ci powiedzieć, że jako człowiek światowy, to muszę ci powiedzieć, że jesteś tak dosyć łatwowierny, wiesz, bo tak dajesz się nabierać, te kolejne sytuacje są takie, wiesz, no facet przychodzi, mówi, że tam, prawda, odstrzeliwuje, tak, prawda, tutaj lustro, potem nagle jakaś sekta, prawda, wchodzi, prawda, wierzę w kulkę, która leci, która poleci przodem, a nie tyłem, coś tam. Znaczy się... To coś w tym jest, ale tak facet grał po prostu, że ja mówię, gdyby tam był człowiek, który ma problemy z ciśnieniem, z sercem, to po prostu na pewno byłby potrzebny lekarz, jakaś karetka. Ja tak patrzyłem na to wszystko, no bo no nie, po prostu no nie wierzyłem, ale jestem w miarę takim uspokojonym człowiekiem. W każdym razie to, co mogę powiedzieć. Bardzo naturalnie to wyglądało, no i po prostu... Ale co, w pewnym momencie zacząłeś opowiadać o takich rzeczach, które mnie trochę jakby przeraziły. Mianowicie nagle powiedziałeś, że widziałeś kulę. Widziałem. Ona poleciała koło drzewa. Ja widziałem tą kulę i po prostu ja... Dość. Nie, ja bym udowodnił, że nawet jakbyś tam strzelił, to po prostu, jeżeli jest ładne niebieskie niebo, to widać kulę. To nie jest tak, że jej no nie widać po prostu. Nie, ale naprawdę widziałeś kulę? Widziałem, nie, przepraszam, Łukasz. Nie, no, ja po prostu serio mówię. Widziałem kulę i dla mnie było to podejrzane, że z tego samolotu się zaczęło dymić, a ja strzelałem jakby w drzewa, bracie. Ale zaraz, wiecie, czyli Łukasz strzela, Pan Bóg kulę nosi, ale drzewo. Natomiast proszę Państwa, uwaga, bardzo ważna informacja. Łukasz tego nie wie. Powiem w tym momencie przed całą Polską, to były ślepaki. Ja wiem właśnie, ja wiem. I w związku z tym... ten odłamek szedł właśnie i ten odłamek widziałem. Nie, ale oczywiście, proszę Państwa, wiadomo, sprawa jest jasna. Jak napój jest ślepy, to wiadomo, że nie trafi w drzewo, tylko w samolot, prawda? Mimo, że celuje w drzewo. To jest to oczywiste, po prostu ślepy napój, sprawa jasna. No tak, bardzo jasna. No, zrobione pięknie, klucz. Chciałbym, Łukasz, sprawdzić, jak strzelasz, dobrze? Bo wiesz, żebyśmy tylko zrobili te modły przed, ten, prawda, te sekciarskie i trafimy, bo tam jest gdzieś tablica. Bardzo bym prosił Państwa o... Znaczy nie, to jeszcze nie jest załadowane, ja jestem trzeźwy, wszystko jest okej. Więc tak, zróbmy tak, poprosiłbym Cię, Łukasz, sprawdzimy, dobrze? Jak swoim celem, więc tak, to ja załaduję. Cholera, załadowałem pierwszy raz w życiu. Kulko, leć, buch. Mniej więcej tak, prawda, było? To było tak, było, nie? Proszę bardzo, to będzie raz, walnij, sprawdzamy, kulo, leć. Prawda, dostałem. Kontynuujemy, proszę Państwa, teraz Pawła bym poprosił, kręcił braciska, proszę Pana, poczuj emocje, tam, prawda, widzisz tarczę mniej więcej? Gdzie? To jest jak z trąbką, mówisz, trąbko, graj, widać było kulę? Widać. Trafił w dziesiątkę, niesamowita sprawa, rzeczywiście, chłopaki się rozstrzelali. Nie? Proszę bardzo, słuchajcie, no muszę powiedzieć, że kurczę, ten trening coś dał. Bardzo Wam dziękuję za wizytę. Mam dla Was tutaj nagrodę. Proszę bardzo, oto kolejna, mamy Cię nagroda. Proszę spojrzeć, tarcza. Tarcza Łukasza Golca. Proszę bardzo, Łukasz. Oto nasi golcowie. Odbierają tarczę. Znając swój talent do strzelania, myśmy już jakby po prostu sprawę od razu tu umiejscowili. Masz dwie dziesiątki, trafienie i tam siódemkę podejdzie. Bardzo dziękuję. No. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pozdrawiamy, proszę bardzo. Starszy kapitan wciągający Szymon Majewski zaprasza na kolejną edycję programu Mamy Cię, bacznie spocznij. Pozdrawiam.